Hej mordki, witam ponownie na moim kanale, ja jestem Klau, a jeśli jesteście tu pierwszy raz, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. Dla tych, którzy wrócili tutaj ponownie, to witam w 11 dniu zadania, a jeśli trafiliście tu przez przypadek i nie do końca wiecie, o czym mówię, to tutaj podlinkuję pierwszy filmik, całą playlistę i ostatni filmik, żebyście mogli nadrobić, także zapraszam tam. Jeśli chodzi o dzisiejszy filmik, to jak już widzicie po tytule i po miniaturce, będziemy się przyglądać dwie kategorie. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was będą musieli to rozdzielić na dwa osobne dni, nie ma problemu. Jest to kuchnia, są to rzeczy kuchenne, nie kuchnia, oraz ozdoby do mieszkania. Ja mam na tyle szczęścia, że przeprowadzając się do tego mieszkania, wiedziałam, o ile mniej miejsca będę miała w kuchni i sporo rzeczy się pozbyłam, oddałam do charity shopu po znajomych, część też wyrzuciłam, więc zostawiłam to sobie na drugą część i zaczęłam od ozdób. I jeśli chodzi o ozdoby do mieszkania, zadawałam sobie trzy pytania. Po pierwsze, czy nadal mi się to podoba, czyli czy nadal jest to coś, co jest w moim stylu, bo wiadomo, nasz styl się zmienia. Jeśli kupiliście coś dawno temu, to wtedy mogło się Wam to podobać, a dzisiaj patrzycie na to i myślicie sobie, what was I thinking? Po drugie, czy podoba mi się to na tyle, że kupiłabym to ponownie? Są rzeczy, które podobają nam się, ale tak mech, a są rzeczy, które podobają nam się bardzo i na które patrzymy cały czas z uśmiechem. Oraz trzecia kategoria, która też wiem, że nie będzie dla wszystkich, czyli czy jest to coś, co chciałabym przerobić? Ja uwielbiam bawić się w jakieś małe DIY, w przerabianie. Jak oglądacie mnie, to wiecie, że ja raz na jakiś czas maluję jakąś komodę, przerabiam komodę, biorę komodę ze śmietnika i ją przerabiam. Różne takie rzeczy. Ja po prostu uwielbiam się w takie rzeczy bawić. Niestety mam dość mało na to czasu, bo jest to pracochłonne i czasochłonne. Natomiast bardzo lubię takie rzeczy robić. Jeśli wy nie lubicie się w takie rzeczy bawić, to ta kategoria wam odpada. Co? No przejrzałam to wszystko, także jeśli jesteście ciekawi, co mam, co zostawiłam, a co oddałam, to zapraszam dalej. Te rzeczy, które są obecnie gdzieś wystawione albo które używamy, ale już mi się nie podobają. Jeśli Abi będzie chciała je zatrzymać, to oczywiście jej pozwolę, ale jeśli nie, to powędrują one dalej. Tutaj jest to wszystko, tutaj mam dwie szklane rzeczy, ramki, poszewki na poduszki i tutaj te saszetki od PAM. I tutaj tak, pierwszą rzeczą, którą oddam, to jest taki chodniczek. Ja go kupiłam z moją mamą, jak mieszkałam w Woolwich, do łazienki, ale teraz z niego nie korzystam, więc powędruję dalej. I oddam też ten domek tutaj w kratkę. Ja go kupiłam jeszcze będąc w Polsce. Przywiozłam go sobie tutaj, korzystałam z niego w Woolwich, ale on mi się już chyba średnio podoba, chociaż nie wiem, czy jak nie kupię sobie, bo chcę kupić taką o, czy nie postawię tego u góry i nie ozdobię lampkami, więc nad tym się jeszcze zastanowię. To zostawię, to też zostawię, tutaj wszystko zostawiam i coś, co jeszcze oddam, to są poszewki, one są z eBaya, ale one mi się niestety już nie podobają, więc też oddam. I mam tutaj coś, co bezzaprzeczalnie oddam. To są dwa takie świeczniki, które ponownie myśmy z moją mamą kupiły w funciaku, jeszcze jak ja mieszkałam w Woolwich, żeby mieć je w łazience. Ale ja obecnie nie korzystam z nich, szczerze mówiąc, one mi się już nie podobają. I tutaj chyba wszystko inne mi się podoba. Nam, tak naprawdę. I co dalej? Dalej mamy tu i ja chyba też chciałabym się pozbyć tego. Ta jedna rzecz mi się nie podobała. Tutaj też wszystko mi się podoba. W łazience również. I wychodzi na to, że to jest wszystko, czego się pozbyłam z tej kategorii, także szybko, miło i przyjemnie. Jak widzicie, całkiem sporej ilości rzeczy się pozbyłam, trochę zostawiłam, kilka z tych rzeczy jest do przerobienia i tak, tyle. Nie wiem, co mam Wam więcej powiedzieć. Mój gust, jeśli chodzi o rzeczy do wystroju wnętrza, raczej się nie zmienia jakoś super. Zmienił się na przestrzeni lat troszeczkę, ale na pewno nie tak, żebym wywalała wszystko i żeby nic mi się więcej nie podobało. Jeśli chodzi o rzeczy kuchenne, to tutaj, słuchajcie, było tego więcej, no bo wiadomo, jedną z moich obsesji, jak ktoś mnie ogląda, to wie, że są kubki, ja uwielbiam kubki, uwielbiam herbatę, jestem herbatoholikiem. O, tutaj, proszę bardzo.
Została pomadka. Bardzo lubię kubki, mam dużo kubków, które dostałam w prezencie, które kupiłam sama, no multum. Z bardzo dużą ilością z nich jestem związana emocjonalnie. Używam większości. Więc to był taki dla mnie mały powód, dla którego zostawiłam dużo. U mnie pytanie, czy jest to potrzebne, działa średnio, bo nikt nie potrzebuje 48 kubków. Nie wiem, czy tyle mam, strzelam, jest to możliwe. Natomiast wszystkie, które pozostawiłam, sprawiają mi radość. Pozbyłam się dużej ilości rzeczy na zaś, które były takimi rzeczami, przyda mi się, pod tytułem nie używałam tego, może kiedyś to uda, użyję, może kiedyś mi się przyda, albo używałam tego kiedyś, ale już tego nie używam. Sporo takich rzeczy dałam dalej i pokazuje to, jak bardzo zmienia się wasz, znaczy mój, wasz, no bo też to będziecie robić, mam nadzieję, że część z was, styl życia, że coś kiedyś wam było potrzebne w kuchni, no bo dlatego to kupiliście, a teraz już z tego nie korzystacie i to jest naturalna kolej rzeczy. Zajęłam się też uszczupleniem i przejrzeniem zapasów żywieniowych. Staram się marnować jak najmniej jedzenia, dlatego raz na jakiś czas robię takie czystki w moich zapasach rzeczy suchych i po prostu priorytetem jest zjedzenie tego, co niedługo traci datę przydatności. Robię to najczęściej raz w miesiącu i przez to naprawdę nie marnuje mi się praktycznie nic. Czasem zdarza się, że coś gdzieś nie dopatrzę i niestety się przeterminuję, ale naprawdę staram się tego nie robić. Także to też jest kategoria, którą tutaj przejrzeliśmy i niestety znalazłam trochę rzeczy, które były przeterminowane. Powiem wam, że to jest jedyny minus w naszej kuchni, że ta szafka, w której trzymam jedzenie, jest na tyle głęboka, że czasem coś gdzieś mi się wsunie i ja nie zawsze mam na tyle pamięci i tyle rozumu w głowie, że sięgam gdzieś tam tą ręką. Więc niestety trochę rzeczy się zmarnowało, ale staram się tego nie powtórzyć. Także weźcie coś do picia, bo będzie na pewno długo i zapraszam do przyglądania tego, co miałam w kuchni, a tego, co zostawiłam. Nasza kuchnia jest nie za duża, natomiast jest moim zdaniem bardzo pojemna i będziemy przeglądać wszystko. To u góry, znaczy u góry nie wszystko, bo tutaj mamy na przykład rzeczy, które są świąteczne albo halloweenowe. Natomiast będziemy przeglądać wszystkie szafki. To jest lodówka, bo często pytacie się mnie, gdzie jest lodówka. To jest lodówka. Zmywarka, zamrażarnik, ale wszystkie inne szafki będziemy przeglądać. Słuchajcie, ja chyba zacznę od... Tutaj mam sztućce, jakieś takie inne rzeczy, opakowania moje plastikowe. Powiem wam, że tutaj, gdzie mam plastikowe opakowania, akurat tego nie wyciągnę, bo tu ze wszystkich korzystam, także to zostawię. Jest tego sporo i zacznę może od tej dolnej przegródki, tą górną zostawimy sobie na koniec. Jeszcze naprawdę nie wiem, z czego się zabrać. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, trzy takie podstawki, jak gotujemy coś ciepłego, one są z IKEA i to zostawię, bo zawsze jak gotuję, to z nich korzystam. Tacki do krojenia i powiem wam, że jedyna, której się pozbędę, to jest ta, ona jest z Ikei, ale my nie za bardzo za nią przepadamy, więc odłożę ją tutaj do oddania, a raczej do wyrzucenia. Bardzo brzydko się powyginała. Tutaj druga taka mała, to są nasze ulubione, ta już też jest trochę przybrudzona, musimy kupić nową. One są z Funciaka, słuchajcie. I tutaj mamy jeszcze takie dwie też z Ikea. Wiecie co, chyba tą też wyrzucę i po prostu idę do Funciaka i kupię nową, bo bez sensu. I tutaj mamy też dwie takie podstawki marmurkowe, które kiedyś nam kupiłam w Funciaku, zostawię, oraz takie cztery wkropki, te najczęściej używamy, jak ktoś u nas jest,
ale też je lubimy. A i tu jeszcze jedna jest ta z Ikei. Mamy ogólnie 4 takie duże. Kolejna rzecz, której się pozbędę, to jest taka maszynka, która ma nam robić paski, takie spaghetti a la z warzyw, ale notami średnio działa. Następnie mamy, słuchajcie, patelnię, taką głęboką, i to zostawię. Patelnię do naleśników i to też zostawię, oraz takie dwie patelnie. Powiedziano mi, że ta jest już niedobra do użytku, więc ją oddam i zostawię tylko tą, natomiast my chcemy kupić nowe. Mam, słuchajcie, garnki, jeden taki malutki z Ikei i te 3 są z Aldika, też chcemy niedługo kupić nowe, ale na razie na ten czas, jak tego nie zrobimy, to te wszystkie garnki zatrzymam. Tutaj mamy też taką małą patelnię, ja też ją kupiłam w Aldiku, ja uwielbiam ją do robienia jajek. I tutaj mam, słuchajcie, 2 takie foremki do jajek albo do takich mini pancake'ów, też je zostawię, bo my z Abby sobie korzystamy z nich. Coś takiego, co jest z Tigera. Ja w tym wyciskam pomarańcze, natomiast wyrzucę tą pokrywkę, bo nie korzystam z pokrywki. I tutaj mam 2, które dostałam od mamy z Pepco, i w tym na co dzień wyciskam cytrynę, bo jest o wiele bardziej poręczne, także to też zostawię, ale również wyrzucę pokrywkę, bo ja z tych pokrywek po prostu nie korzystam, więc bez sensu. I ostatnia rzecz, która tam zawsze jest, to są takie rączki silikonowe do łapania rzeczy, także też je tutaj wsadzę, bo też z nich korzystamy. Tutaj mamy resztę. Ja mam tutaj 2 takie zestawy sztućców z grubego plastiku, które zabieram do pracy, także zostawię, bo z tego korzystam. Proszę bardzo. I tu też o wiele porządniej. Tutaj co prawda nie przejrzałam, ale ja z tych wszystkich pojemników autentycznie korzystam, także tak. Więc teraz, słuchajcie, to sobie zostawię chyba na koniec, bo tutaj jest jedzenie i chcę zrobić to po prostu mniej więcej kategoriami. Więc teraz zabierzemy się za to. Za to i jeszcze ściągnę to. Słuchajcie, wyciągnęłam wszystko tutaj stąd, takiego kuchennego. I mamy tutaj dużo różnych rzeczy. Ja mam 2 pudełka, które kupiłam w Funciaku, żeby trochę pomóc mi się zorganizować. Wiem to też, zaraz będę wszystko inne wyciągać i też to przeglądać, bo chyba te tutaj 3 rzeczy, które tam były, tam zostawię. I słuchajcie, tutaj chyba nie ma niczego, czego będziemy się pozbywać, bo my wszystko stąd używamy. Tutaj mamy przykrywki, formę, naszą wagę kuchenną, naczynia żaroodporne, sitka, garnki 2, tu mam swój garnek AMC, to taki zwykły toster, no i jakieś takie przybory. Tylko po prostu chcę to lepiej poukładać, no i zaraz wyciągnę też wszystko stąd.
to ja to wszystko pogrupuję. Patrzcie, jak to teraz ładnie wygląda. Elegancko. Wiecie, co wam powiem? Oddam też tą małą, bo nie korzystam z tej małej. Ale też chcę się kilku rzeczy pozbyć. Słuchajcie, na pierwszy ogień pozbędę się tutaj tego słoika. Zostawię sobie tylko od niego słomkę, bo ze słomki korzystam, z tego nie. Następnie oddam też tutaj taki słoik bez przykrywki, bo przykrywka jest już zgubiona dawno. Tutaj też takie szklanki, które tak naprawdę nie były szklankami. Czyli mamy tutaj opakowania po Nutelli. Oddam też raz, dwa, trzy kubki, bo nie korzystam z nich, mam swój porządny ze Starbucksa. Oddam jeszcze kubek z Media Craftu, bo też z niego nie korzystam, oraz tutaj taki kubek Gdynia z moim imieniem, Szlachetna i Tajemnicza. Dostałam od ojca, ale on raczej w prezenty u mnie nie trafia. Więc tak, to jest tyle. Dobra, i tu jest większość kubków, kilka jest w szafce obok talerzy, ale z tych korzystam non-stop. Mam tutaj też świąteczne kubki, których się nie pozbędę, ale są tutaj, słuchajcie, kubki, które oddam. To będzie ten zwykły biały, ja go kupiłam w Sainsbury's, ale stwierdziłam, że chcę taki, wiecie, bez niczego kubek, ale nie korzystam z niego. Oddam też tutaj ten, to jest kubek z Alicji w Krainie Czarów. Niestety ja z niego nie korzystam, bo on jest mało praktyczny. Oddam też ten kubek, zobaczę, czy Rafał go chce, bo dałam mu drugi taki. Ja już z tego kubka nie korzystam, mam inne duże, które wolę, także to. I to jest, słuchajcie, tyle, więc teraz ja je po prostu ładnie poukładam, te zimowe, świąteczne schowam do góry i zaraz do was wrócę. I słuchajcie, oddam też ten, on jest świąteczny, ja go kupiłam w Funciaku w zeszłym roku, jak ktoś oglądał moje vlogmasy, to pamięta. Ale ja już też z niego nie korzystam, bo mam ładniejsze świąteczne. Wygląda to teraz tak. Morze kubków. Tutaj po lewej stronie dałam wszystkie nasze z Disneya oraz Harry Potter, takie rzeczy. A tutaj bez kategorii. No i tutaj mam jeszcze kilka swoich kubków, takich, z których korzystam najczęściej. Thank you.
Więc to jest, słuchajcie, tyle. Sobie wziąłem, wsadziłam włosy do oka. Okej. Więc to jest, słuchajcie, tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Dajcie znać, jak myślicie, jak mi poszło. Wydaje mi się, że poszło mi całkiem solidnie. Podejrzewam, że za pół roku oddam jeszcze więcej z tych rzeczy ozdobnych i rzeczy kuchennych, może niektóre kubki, zobaczymy. Koniecznie napiszcie mi też znać, ilu rzeczy wyście się pozbyli. I jeśli filmik wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, jeśli chcecie widzieć więcej filmików z tej serii, bo będą się pojawiać codziennie przez kolejne kilkanaście dni. Ja się z wami żegnam i widzimy się już jutro w kolejnym dniu wyzwania.